Siema, tutaj Bartek, a dzisiaj chciałbym zrobić pokój nazwy Breakout the Catch. Czyli pomóc Cage'owi przywrócić mu karierę aktorską i zbadać nikczemne poczynania jego agenta. Trzy flagi. Western Password, User Flag i Root. Dobra, na początek zrobimy tak. MKDIR, ty możesz być fajnym nazwą. Ok. I co my tu mamy? Po preskanowaniu mapy mamy FTP anonimowe logowanie, SSH, HTTP. Zatem zaczniemy od oczywiście FTP, prawda? Tutaj FTP Anonymous Dir. O, mamy dosłownie to, nawet nie ma gdzieś indziej przejść. Dad Tasks. Wziąłem. Mamy. Czym ty jesteś? CAD. A ty jesteś base'em? Wyglądasz jak basic. Ale który? Wyglądasz jak basic. Miesiąc temu bym nie umiał powiedzieć, czy to jest base, czy to jest na przykład coś innego. Może nadal nie umiem? Albo nadal nie umiem tego powiedzieć. A jeszcze zaraz, 26? Dobra. Ja bym to zostawił na razie i zobaczył w inne miejsce. Może tam jakiś klucz będzie, może to będzie coś. No i dobra, przejdźmy sobie na tą 80, którą my tu mamy. W sensie, no, port 80. Dobra, tu mamy tego aktora. Tu mamy podstrony, żadna nie działa. Nicolas Cage. Nic tu nie działa. Mamy images, logo, jakieś teksty. Images znowu. Dobra. To zobaczmy sobie images. Ok. Dalej. Czemu HTML ma przekierowanie? A, bo to jest takie coś. Dobra, zostawimy póki co. Może być przydatne. Script. Ok. Contacts. Contracts, ok. Folder not in use, ok. Auditions. Plik MP3, dobra. Strona główna, base na później. Nic nie było. Images. Bar GIF. Nic. Body BD. Nie wygląda zbyt zachęcająco. Body left. Body right. H collection. Hobbies. Logo. Niezbyt. Logo było. M1. Nie. M2. 3. 4, 5, 6, 7, 7. No i nic, co by mnie tak wyglądało zachęcająco. HTML. Skrypty. A, to są skrypty w sensie scenariusza.
Jeżeli tu jest coś ukryte, na poziomie łatwym jeszcze, tego się skurwysynem, że musiałbym tyle czytać tych scenariuszy. Tak tylko przewijam, czy się może przewinie jakiś tam, wiecie, znak specjalny czy coś, ale mi się nie przewinął w oczach. Contracts. Folder not in use. W sumie, no jest pusty, dobra. Auditions. Music practice corrupt file MP3. Ja mam wyłączony dźwięk na wirtualce, ja. Zrobimy to tak. Znaczy, na początek to... Zapiszmy sobie. No i jeszcze nie wiem. Może to też będzie, zanim otworzymy. Exif. Exif. Tool. Must. Practice corp file. Nic specjalnego nie widzę. Strings. Dobra, jak się nazywał ten program do dźwięku? Zrobię to tak, czekajcie, będzie łatwiej. Kurwa, co? Porzuć, tak. A, nie dałem pauzy, okej. To zrobimy tak, tak. Okej. Teraz tutaj. Tutaj. Nowy folder. Tryhackme. Tryhackme. Przejdźmy. Widzimy Tryhackme. No i co? Udostępnione foldery. Dodaj. Mount point. Dobra, chyba działa, bo utworzyłem sobie nowy folder i dodałem go tutaj. I mam, to jest właściciel root. Czyli nie powinienem móc do niego przejść. Dokładnie, nie mogę do niego przejść, idealnie. Teraz sudo copy must practice do nowy. Pięknie. Tu mamy naszego must practice. Somebody misfile something. What could be easier? It's all alphabetical. Put it in a bank. I'm dead. I can. You call yourself a psychiatrist. Dobra, w miarę to tam było słychać. I zakładam, że jak tutaj sobie odpalę. A to źle założyłem. Somebody misfile something. What could be easier? It's all alphabetical. Dobra, znalazłem. Wyłączyłem kształt fali. Mamy tutaj. I jest tu ukryte słowo. I to słowo to.
O kurwa. Ny a name le e sysy t w o. Dobra, wróćmy tutaj. Nano secret word z tego. I zobaczmy, czy to coś zmienia. Jakbym tutaj dał, nie wiem, Wigenerema na przykład. Sekretne słowo. Czy to by się udało? O, no key entered. Tak. Udało się. Dobra, moment. Sorry, moja reakcja jest trochę spóźniona, mówię. Ja tak mało spałem, że to jest chore. Okej. Okay, zróbmy sobie jeszcze tak ładnie. O, tutaj. I tak o, tatusiowie, zadania, wściekłość, klata, człowiek, legenda, one, dwa, jeden, przebuduj witrynę, umieść więcej cytatów w skrypcie, trzy, kup pestycydy pszczeli, cztery, pomóż w lekcjach aktorstwa, pięć, naucz tatę, czym jest bezpieczeństwo informacji, na wypadek, gdybym zapomniał, my dad is ghost rider, in that cool, no cause, honest, fire jokes. Mój tata jest Ghost Riderem, który żartuje jak fajny Heston jest w ogniach. Coś takiego by to było. Czy to mi coś w ogóle daje? Tak szczerze? Chyba, że nie wiem, to jest hasło do SSH. A user się nazywa Nikolas? Czy jest jakaś inna opcja jeszcze? Jak się jeszcze może nazywać user? Chyba tylko Nikolas. Czy tu coś będzie? Czekajcie, bo ja już teraz zgłupiałem znowu. Dat tasks. Tu nic nie ma. Nameless tool. No zobaczmy, to wydaje się głupie, ale... To są CTF. SSH. Nikolas. Małpa. I to by było na przykład hasło. Złe hasło. Dobra. Już się chciałem poddać, kiedy zauważyłem, że what is Weston's password? I to może jest... Czyli nasz user nazywa się Weston. Weston, jak to, jak się to czyta. Pasuje. Dobra. Ale nic tu nie ma, prawda? Gdzie my jesteśmy w ogóle? W jego domowym. Permission denied. Dobra, klasyczek, nie? Oj, przepraszam. Sudo minus L. Jak jest coś. Bis. Czym są bisy? Bo to na pewno nie jest podstawowy ten. Pszczółki. Tak, bis, bis, bis. Okej. Czyli to jest plik po prostu... TXT? No z rootem. Ten. A zaraz. Ja mogę czytać, ale nie mogę go nadpisywać, dobra. Mogę go wykonywać i czytać, nie mogę go nadpisywać.
To chujowo. Krontap? Przed załadowaniem tego? Też tak średnio. Dobra, to zobaczmy jeszcze chociaż... Zobaczmy jeszcze przed załadowaniem Linpisa, co mogę robić jako ten... Jako... No, zapewnienia mi Ruta, co mogę uruchomić. Okej. Okay. Dobra, załaduję tego Linpisa, ja. Copy. OPT, skrypty. Linpis, Linpis, her. Sudo python minus l, minus m. Simple. Teraz, kurwysynu. CDTMP WGET ta WGET HTTP 8000 i się za jakiś czas słyszymy znowu. Przejrzałem wszystko i to się wydawało tylko ciekawe. Tutaj dat script, jakieś dodane rzeczy do OPT, a wszystko inne tak, tak średnio bym powiedział. To przejdźmy sobie do tego folderu. A może nawet tak? Mamy katalog files i tu mamy plik, który możemy czytać. Nie możemy go wykonać. Otwiera... To czyta, wybiera losową linijkę. Okej. Okay. Skąd? The files qts. Okej. Okay. cd.files. I tu możemy... Nic z tym nie możemy zrobić. Kurwa, ale pizda. Czy nie? Zaraz. I co jakiś czas się pojawia ta wiadomość? Nie możemy tego przeczytać. Możemy to przeczytać. Co? No dobra, jak możemy to przeczytać i możemy to połączyć z tym, prawda? No to musimy tylko podmienić coś w tych quotes. Na przykład wrzucić tutaj jakiegoś szelika, nie? Ty już się możesz wyłączyć. NC-LVNP. Nie, 5555, też na starcie rzucimy. I tu będzie wywołanie szelika naszego. Bash reverse shell. No dawaj, dawaj. Bo rozumiem, że ta wiadomość, która się tu wyświetla, to jest po prostu losowa linijka z tego. To mi się wydaje. I teraz, co, ile to się wyświetla?
Zobaczymy. Dobrze dałem w ogóle tego porta? 555. Adres. No, zobaczymy zaraz. Nie wiem, dam pauzę, poczekam chwilkę, zobaczymy, co się stanie. Tak, po chwili do mnie doszło. Ja mówiłem, że jestem niewyspany, ja? Że. Czekajcie. O, tutaj. Jak sobie weźmiemy ten nasz tutaj, cyk. O, tak ładnie. Aha, tak nie mogę. Okej. Fajnie by było dać slash, wykrzyknik, bin, bash. Następnie to. I not even found. Okej, tak nie możemy. A mogę nano. Quotes? Nie mogę nano. Dobra, mogę to zastąpić w inny sposób w takim razie. Mogę wziąć sobie, wyświetl mi cokolwiek. I następnie to, co miałem, ale trochę inaczej. To znaczy w ten sposób. I tutaj dodamy sobie jeszcze exec. To. Tutaj będzie koniec. I teraz kłopot. Tak mi się wydaje, że to powinno teraz śmigać. Minus i. Dobra. Ten port, to nasłuchiwanie tu się niecierpliwi. Jeszcze upewnię. Dobra, mamy cokolwiek. Loop. Exec. I. TCP. Zamknięte. Dobra, jak to nie podziała w 2 minuty, to myślę dalej. Poczekałem 1,5 minutki i się zrobiło. Dobra, czyli to teraz było lepiej. Teraz było lepiej. O, tu widzimy, się wyświetliła dupa. I następnie ten poszedł. Okej. Okay. Na początek, who am I? Jestem cache'em, świetnie. A byłem Winstonem, czyli jakaś eskalacja poszła. Czy coś się u nas znajduje? Okej, okay. Tu się znajduje super duper list i email backup. A, i to jest ten. Dobra, cut. A tak nie mogę, dobra. Cut, super duper list. Mamy flagę usera. Resztę przeczytam zaraz. Tak? Tak, flaga usera, za nami. Dobra, teraz. Nic ciekawego, dobra. CD, email backup. No, mamy tylko 3 maile, znaczy tylko. E-mail je pierwszy. Krążą plotki o SQL-u w FaceOff, FaceOff 2, podobno tylko dałem ci słowo, byłbyś w stanie. Okej. Cut i mail 2. Zgodę przez SQL, do jestem przeznaczony do większych lul, bla bla bla, było 3, mówiąc lżej, jaka jest twoja nazwa? Root? O, i teraz w 3 pewnie będzie odpowiedź. E-mail 3. Tutaj się zaczęło. Hej synu, syn zostawił notatkę na swoim biurku z jakimś naprawdę dziwnym napisem. Szybko napisałem, zapytałem co powiedział, czy mógłbyś temu przyjrzeć. Myślę, że to może coś wspólnego z jego kontem tutaj. Chcę wiedzieć, co przede mną ukrywa. Mogę potrzebować agenta. Na pewno być do. Notatka brzmiała. To jest notatka. To było takie, to mi się odbiło jak coś. Przepraszam, jak kogoś wystraszyłem. To było break out. Touch notę, nano notę.
Faceci też wydają mieć obsesję na punkcie z mojej twarzy, przyszło w masce, blaha, ha, ha. Spójrzmy prawdzie w oczy, jestem po prostu dziwny. Pozdrawiam, legenda. Czym ty jesteś? Notatko droga. High speed. Aha, nie jestem w terminalu. To wyłączyć też nie mogę. To może być hasło roota. To może być jakiś kod znowu do jakiegoś szyfru, chociaż szyfru jeszcze nie widzę. Moją obsesję na punkcie twarzy. Kurwa, pasuje. Kurwa, tak było blisko. Czy się upewnię jeszcze raz, czy nie zrobiłem czegoś źle? SU root. Dobrze, działa! Halo, what the fuck? Działa! Ta, teraz gdzie jest flaga roota? Jest. Kurwa, takie trochę po cwajacku trzeba było, ale weszło. Na szczęście niewyspany człowiek ma mało skojarzeń, więc siadło. Dobra, dzięki za uwagę. Trochę fartem siadło, ale siadło. Mam nadzieję, że komuś pomogło rozwiązać i na razie.